Cześć kochani, z tej strony Mana, dobrze, że jesteś. Zobaczymy, co dzisiaj ciekawego, co zostanie naświetlone, jaki wstyd, jaki shame, sekrety w ciemności, poprzednie prace. O, numer jeden odwrócony, przodkowie odwróceni. Pod spodem poszukiwanie wizji z numerem 60. Poszukiwanie wizji po tym już, jak zintegrowałeś swoje błędy, swój wstyd, jakieś niskowibracyjne energie. A tak by the way, to dziękuję za subskrypcje, naprawdę pomagają, gdyż algorytm YouTube'a jest bezwzględny i muszę w każdym filmie ogłaszać się, że please like and subscribe, leave a comment if you want, bo to nie jest żart. To nie jest żart. Potrzebuję więcej subskrypcji. Right now. Ok. Zrobię... O, nawet się pokazał. Ła. O, jest tu, kręci się. Nasza autentyczna komunikacja jest tutaj. Dobrze. Zrobię przedłużone czytanie do tego czytania. That's for sure. Więc jeżeli będziecie zainteresowani, to zapraszam do przedłużonego czytania. W opisie filmu jest mój adres mailowy, więc jeżeli będziecie mieli ochotę, to napisz do mnie maila i udostępnię ci link. No, niebo nie jest za czyste. Okej, okay, czyli energie pokazują mi twój środek, cokolwiek to znaczy. Z jednej strony jedna talia pokazuje mi, że twój środek został rozładowany, a druga talia mi pokazuje, że nie został rozładowany. I tutaj jest takie prowadzenie, żeby zrozumieć siebie, ten moment, w którym nie wiesz, kiedy jest moment, kiedy zaczynasz powtarzać lekcję, którą już nie musisz. Coś na ten temat. Jakieś wiatry się tu zrywają. Więc kiedy jest ten moment, kiedy nie musisz już powtarzać jakiejś lekcji karmicznej? Koło fortuny odwrócone. To jest tak jakby... I mamy Hierophant, czyli mamy tak jakby 10 i 5. 10 koło fortuny, 5 Hierophant. To jest główna arkana. Pod spodem mamy 7 odwrócone, Chariot. Zatrzymanie po to, żeby wyjść z lekcji karmicznych, które... dalej biegły, pomimo tego, że nie musiały. Cokolwiek to znaczy. Dlatego jest woźnica zatrzymana, bo chce być tutaj nakreślona jakaś twoja mentalna klarowność, mentalna czystość, mentalne zrozumienie sytuacji, która trochę jakby miesza ci, jeśli chodzi o zrozumienie... jaka lekcja została zakończona. Ojejku, no to dlaczego nam nie przywieziesz?
Jaka lekcja została zakończona? Zaraz zobaczmy, co pożyczone, skradzione karty mają do powiedzenia, a mają bardzo szybko. Karta wylądowała w pozycji, ja to nazywam tranzycji, czyli całego procesu. Twoje ciało jest świątynią. Nie, twoje ciało jest twoją świątynią. Dwa razy twoją. Twoje ciało jest świątynią. Właśnie nie. Twoje ciało jest twoją świątynią. Z numerem 34. Twoje, twoje. To jest tak jakby interferencja czyjaś w ciebie. Czyjś, to jest jakby, jakby to powiedzieć, tak jakby ci przodkowie w tobie byli powodem, dla którego cały czas w kółko powtarzaliście lekcję karmiczną, ale jest tutaj jakaś lekcja karmiczna, której już nie musicie powtarzać, ale zaczynacie znów w tym momencie, że tak powiem, ją powtarzać. Tylko po co? Poszukiwanie wizji. Czy to nie jest tak, że skoro dochodzisz do mety, dochodzisz do końca karmy, bym chciała powiedzieć, nazwijmy to ogólnie, to czy nie jest tak, że rozwiązanie, co dalej, powinno pokazać się samo? Bo mi się wydaje, że tak. I to jest to, czego tutaj brakuje, albo nawet nie tyle brakuje, to jest to, czego masz teraz świadomość, że nie następuje. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego woźnica jest zatrzymana? Dlaczego nie idziesz dalej, prawda? Czy dlatego, że nie zrozumieliście, że już zakończyliście tą lekcję karmiczną? Czy faktycznie to jest taki żart, że powtarzasz, że tak powiem, coś, co już, czego już nie musisz powtarzać. Więc jaki system, pytanie jest, jaki system powtarzasz, którego już nie musisz powtarzać, a powtarzasz? Taka czarna chmura nade mną, nie? Okej. Okay. Piękna droga z numerem 4 pod spodem. I 4 karty. Wszędzie trójki. 36, 3, 32, 63. 3, 3, 3, 3. Tak, wczoraj była integracja. Nie tylko 3, 3, 3, ale 3, 3, 3, 3. I ta ostatnia karta, wiatr, mówi mi, że jest czas na to, żeby ruszyć. Nawet był ten wiatr, o którym powiedziałam, no dobra, zrywa się jakiś wiatr, tak? To dlaczego w takim razie woźnica jest odwrócona, prawda? Skoro zakończyliśmy pracę dotyczącą naszego środowiska, skoro znaleźliśmy w sobie tego wojownika światła, który był odpowiedzialny za ratowanie innych z opresji, chciałabym powiedzieć, bo taka była twoja karma i to jest to, co nazywaliście swoją piękną drogą, to teraz pytanie, dlaczego to jest tak jakby kręcić się w kółko, kręcić się w kółko, kręcić się w kółko i w końcu puch, znaleźć drogę wyjścia,
tak jakby kręcić się na rondzie i nie wiedzieć, nie znać na tyle przepisów, żeby wiedzieć, na którym, gdzie mogę zjechać z ronda. Chciałabym powiedzieć, zobaczcie, że to nawet nie jest 3, 3, 3, 3. To jest 3, 3, 3, 3, 3. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć trójek. I to była ta tranzycja. Okej, 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 teraz rozumiem. 3 i 4 daje 7, czyli jest pełnia jakiejś tranzycji, przez którą przechodziliście. Ludzie ściszają głos, jak mówisz. Ludzie ściszają głos, kiedy mówisz. Ludzie chcą cię usłyszeć. To jest to, co. To jest wiadomość do ciebie. O! Widzieliście? Samolot. Wyższa linia czasu. Samolot. No dobra. W takim razie, gdzie jest zejście z ronda? Gdzie jest ten moment? Odbijam. Okej, wracamy do wczorajszego czytania. Król działania. Just saying, mówiłam to. Okej. 9 pentakli odwróconych i Ace of Swords. Dlatego. To jest powód, dla którego nie widzicie zejścia z ronda. Ponieważ twierdzicie, że nie dostaliście propozycji od wszechświata, która jest niezależna. Czyli to, co twierdzicie, że... Czyli kręcicie się cały czas w kółko na rondzie, bo każdy zjazd zaproponowany na rondzie oznacza, że będziecie wchodzić w to samo współuzależnienie, w którym byliście wcześniej. I to ma sens, wracając do początku czytania, bo jest system, z którego, który już nie musicie powtarzać. I mówicie, skoro nie muszę już powtarzać, dlaczego wszystkie propozycje w dalszym ciągu są współuzależnione. Okej, okay, mamy słońce, naświetlamy coś. Luminous Warrior, czyli wojownik światła, chce ci coś naświetlić, jeśli chodzi o twoje działanie. Twoje działanie wyszło z fazy żałoby. Nie masz już depresji, czyli to oznacza, że na ten moment, bez wyciągania więcej kart, chcę powiedzieć, że wystarczy dać sobie teraz tą wiarę w siebie, że możesz zjechać z odpowiedniego, że możesz zjechać z ronda na odpowiednie miejsce, jeśli dasz sobie większą dawkę zaufania, aniżeli zrobiłeś to wcześniej. Czyli brak zaufania sobie, jeśli chodzi o działanie, powoduje, że każdy zjazd z ronda będzie prowadził do spotkania ciebie w postaci niewierzącej, w cudzysłowie, czyli w postaci tej osoby, która nie wierzy w siebie, po to, żeby ci pokazać, czym był twój wybór. Więc rozumiem, że nie chcesz jeszcze podjąć działania, pomimo tego, że po wczorajszym czytaniu to jest tak, jakby twoje wewnętrzne dziecko jeszcze nie było szczęśliwe z wyborem. Twój wewnętrzny chłopiec po prostu płacze, bo nie jest szczęśliwy. Ale wiadomość jest taka, jeżeli uwierzysz w siebie bardziej niż ostatnim razem,
to po prostu każdy zjazd z ronda będzie dobry. Czyli każda opcja ruchu będzie dobra, ponieważ spotkasz się w wersji tej. Czyli ta, która się, widzicie, ten że coś spadnie, lęk, czy się uda, obawa, czy coś spadnie, czy ja spadnę, czy... To jest czytanie z wczoraj, więc jeżeli nie widzieliście czytania wczorajszego, jeżeli masz chwilę, to obejrzyj. Więc propozycja jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwierz w siebie, chciałabym powiedzieć, pięciokrotnie bardziej niż ostatnim razem, kiedy podejmowaliście tę decyzję, ponieważ wybierzecie ten sam zjazd, co ostatnio. I uwaga, i to jest ten trik, bo wy patrzycie, który zjazd jest odpowiedni, czyli mówicie, o, może następna propozycja, o, może następna propozycja, no to czekam, kręcę się w kółko. Ale trik i hak polega na tym, że każdy z tych zjazdów będzie prowadził cię do takiego stanu mentalnego, w którym byłeś w momencie podjęcia decyzji. Każdy z tych zjazdów, one się nie będą różnić. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz, ten zjazd będzie taki sam, będzie wiódł do tego samego punktu. I ten punkt to jesteś ty. Więc to, co chcesz zrobić, żeby nie skończyć w współuzależnionym landzie, lalalandzie, chcesz zrobić... pracę polegającą na wlaniu w siebie, troskliwie dbaj o swoje ciało i czcij je jak drogocenny skarb. Czyli mówię tu dosłownie o daniu sobie ekskluzywnego zabiegu spa, ekskluzywnego zrobienia sobie paznokci, ekskluzywnego zrobienia sobie włosów. Wydanie pieniędzy na ekskluzywną siłownię, gdzie dosłownie przepłacasz tylko dlatego, że wchodzisz w kompletnie ekskluzywne miejsce, do którego czujesz, że nie pasujesz, ponieważ normalnie byście sobie nie pozwolili na takie miejsce. Na przykład, albo troskliwie dbaj o swoje ciało. Czego potrzebuje twoje ciało? Dlaczego twoje ciało? Dlaczego mówimy o twoim ciele? Dlatego, że nie rozumiesz, że system jest zakotwiczony w twoim ciele. I odpowiadasz na wyzwania twojego ciała. Odpowiadasz na wyzwania twojego ciała. Ja dokładnie wiem, czego potrzebuje moje ciało w tym momencie. I teraz pytanie, czy ty tego wiesz? Czy ty to wiesz? Dokładnie teraz, w tym momencie. 3, 4, czego potrzebuje twoje ciało, twój organizm w tym momencie? To będzie mentalny przekaz podprogowy. Więc... mam nadzieję tylko, że rozbijam na części pierwsze to czytanie w taki sposób, że podejmiecie po prostu odpowiednią decyzję dla siebie. Nie wiem, czemu to mówię, ale jest nasz demon odwrócony. O tym mówię, prawda? Czyli to jest demon odwrócony, prawda? Czyli mamy... nie wiem, czy skończyłam w ogóle mówić na początku czytania. Koło odwrócone 10 i 5 to jest 15, czyli demon.
z numerem 10 koło fortuny i Hierofant z numerem 5. Chyba tego nie powiedziałam. To jest odwrócony demon, czyli demon bycia przykutym do systemu, który się... Zwiało mi kartę. Wiatr, karta wiatru po prostu odleciała daleko. Znaleźliście teraz wyjście z ronda. To był ten moment, o którym powiedziałam. Więc karta wiatru zrobiła swoją pracę i poleciała. Mały chłopczyk, teraz wasze wewnętrzne dziecko jest ciekawe. Wcześniej płakało, a teraz wasze wewnętrzne dziecko jest po prostu ciekawe. Jest ciche, nic nie mówi i jest ciekawe. I o ten moment chodziło. Demon przywiązania strukturalnego. Hierofant to jest struktura rodziny. Sorry. To jest struktura kościoła. Sorry. To jest struktura waszej korporacji. Sorry. To jest struktura waszego biznesu. Sorry. To jest struktura poczty. Sorry. I to jest ten demon, który został odwrócony. I teraz pytanie, no możemy teraz, że tak powiem, dywagować. Ale nie chodzi o dywagowanie, chodzi o to, żeby... Jest ruch. Czekajcie, jakie karty mi wypadły? No dokładnie, flow. Flow emocjonalny. Czyli po prostu płyniesz, wjeżdżasz swobodnie na rondo i zjeżdżasz tam, gdzie chcesz. Bez obawy, że spotkasz tam... Nie wiem, dlaczego to słowo do mnie przychodzi. Dynamo. Ja pierniczę. Dynamo, czyli to taki stary mechanizm w kole, który musiał dotykać koła i dzięki temu generował prąd, żeby latarka się zaświeciła, w sensie światło w twoim rowerze. Tylko kwestia jest tego, że ty już nie jeździsz na tym rowerze. Okej, słuchajcie, będę hovering parent, rodzic, który krąży po to, żeby cię kontrolować. Okej, to jest to, co zostało naświetlone. Będę kontynuować wyciągać karty, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie. Subskrybuj, lajkuj, zostaw komentarz. Czytam wszystkie komentarze. A jeżeli to wszystko, to dziękuję.